Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Może to jest i tak bardzo dobra runda w waszym wykonaniu, jak na Beniaminka, chyba że aspiracje są aż sięgające gdzieś tam awansu. Nie, aspiracji nie ma na awans. Oczywiście trzeba być zadowolonym z tego, jak jest do tej pory, aczkolwiek mogliśmy mieć też parę punktów więcej, no ale tutaj tak naprawdę każdy z każdym może zdobyć punkty, więc jesteśmy zadowoleni, ale bez jakiegoś ura optymizmu. Skąd macie skład, że tak powiem, zmontowany? Czy to jest w oparciu o wychowanków, czy jednak szukacie po prostu poza? Nie, bo to jest chłopacy generalnie z Poznania. Szukamy takich zdolnych chłopaków. Jeśli chodzi o naszych wychowanków, to ta praca z młodzieżą trochę kulała przez ostatnie lata, także na te efekty tej solidnej pracy będzie trzeba poczekać jeszcze parę lat. Czyli na ten sezon cel to co, górna część tabeli? Na ten sezon cel jest taki, żeby wygrywać każdy kolejny mecz, a nie ma jakiegoś określonego celu. Powiedzieliśmy sobie, że gramy tak naprawdę rundę, później zobaczymy, jak to będzie. No ale chcielibyśmy być gdzieś tam wysoko w tabeli. Jak będzie, zobaczymy. A są zakusy, aby gdzieś tam w perspektywie jeszcze ten jeden pułap rozgrywek podnieść? Myślę, że to za wysoki poziom sportowy, ale przede wszystkim organizacyjny, żeby tą dźwignąć tą trzecią ligę. Na razie nie myślimy. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.